Cześć, mano, jestem Deadlypool, a to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Lecimy do Barona, który, jak domniemywam, zaklał się w trupa i leży gdzieś tam w ogrodzie. Stracił żonę, córkę, znaczy córka się do niego odzywać nie chce, materializujący się chłopcy na 12. A już sprawdzam ostatni w tej sali. Idziemy odebrać nagrodę od niego. Możliwe też, że go pocieszyć. Względnie go otrzeźwić, tak jak to robiliśmy przed przemianą porońca w kubuka. Gdzie to jest? Tu go gdzieś trzeźwiłem w jakiejś tej bali czy czymś. W jakiejś korycie z wodą. I co? Leży na ławce, tak? Okej. Czyli nie leży schlany. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. No widzę, ale... Pijany był przez to, czy coś? O pijaku? Tak. Zawsze wiedziałem, że go ta gorzała zabije. Kiedy muszę wybierać między mniejszym i większym złem. Wolę nie wybierać wcale, ale czasami stawka jest zbyt wysoka. Czasem trzeba wybrać większe zło, żeby uczynić małe dobro. Czy ja ten marmię nie doprowadzi do wywoływać, tak? Żeby... Nie przypuszczałem, że Baron zostawi cię Baron przeżyłby wtedy. I powiesi się na konopnym sznurze. Czasami trzeba podjąć decyzję i nie oglądać się wstecz. Stracił wszystko, na czym mu zależało. To i nie dziwne, że mu się odechciało żyć. Nie wyglądacie na specjalnie zmartwionych. Ty i twoi ludzie. A co, mamy siedzieć i płakać? No tak, Baron to był porządny chłop. Baron był dobrym żołnierzem. Ale jak osiadł na Wrońcach, zrobił się miękki. Teraz zaprowadzimy tu nowe porządki. Wyobrażam sobie. Już to widzę, jakby te porządki wprowadzacie. Co ją za trochę żarcia można poobracać. Dobra. Słuchajcie, bierzemy się za zadanie, którego nie skończyliśmy ostatnio, czyli zagłada domu Rea... Nie będę se łamał języka, może po prostu, co? O, coś leży. Czyli co, umarł z tą szmacianą lalką od Tamary w rękach, tak? No szkoda chłopa, no. Polubiłem go szczerze przez ten pewien czas. No nie był może wzorowym ojcem ani nic, ale... Przejdźmy, tędy wychodzę czasem. O matko. Myślę, że się zabije. No, nie był z niego wzorowy ojciec, ale starał się jednak wyrazić. Gdzie to pieniądze, jest. Jak nie chcecie mówić po dobroci? Nie, oho, zaczęły się za ich porządki. Nic nam już nie zostało. Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Jak najbardziej im pomogę. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył, jak ich ograbiacie i mordujecie. To nie patrz, wrażliwy się znalazł. No ty zaraz nie będziesz patrzył, jak ci będzie. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! Dobrze, poszło. Cięcie jedno. To dziadu z tarczą, kurde, taki na łeb dostaniesz. Gdzie? Dokładnie. Ile? Nie wiem, ktoś ci, ale ci dzięki. Oni by nas jak świnie pozażynali. I właśnie dlatego tutaj przyszedłem. Naprawdę nie wiedziałem, że to będzie to zdarzenie, ale... Ale było, no. To co miałem nie pomóc? Aha, właśnie miałem u handlarza kupić wiśniówkę albo jakieś inne na spirytusie, bo... On chyba tylko wiśniówkę sprzedaje z tych mocnych. Gorzałki chcesz kupić chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale... Dobra. Nieważne, pokażę mi to. Pokaż towary. Mi swoje towary. Kiedyś u niego byłem i on chyba właśnie wiśniówkę. Ta wiśniowa. Dobra. A to co jest? O. Ojej, nie, to jest za drogie. Za drogi trunek. Ale jeden sobie kupię. A propos nalewki z Mandragory. Taka kolejna refleksja na temat tego wampira Regisa, słuchajcie. W Wiedźminie w książkach. Była taka sytuacja,
Jak to tego Regisa Geralt poznał? Wtedy był jeszcze z kompanią Jarpena Zigrina. Tak? Tak? Nie, przepraszam, Zoltana, przepraszam. Też krasnolud, skądinąd. Ale... zalipie. Ale co? Jak znaleźli tego Regisa, to on ich przyjął do siebie. Wynocha z naszej wioski. Dość już tu wiedźmini szkody narobili. Jakie tam szkody? O, czekaj, bo ty jesteś wykrzyknikiem. No już przestań się bać, sołtys. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony. Wykrzykniczkiem. Co takiego się zrobili ci? Coś, co się stało, słucham. Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Bardzo szlachetnie moim zdaniem, ale ciekawe, co się dalej stało. I ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale dwóch się za nim zamknęły. Moja dziewka w ryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę. Utłukę sukinsyna. Aha, że jego córka miała dziecko mieć. Dobra. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? Okay. No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Wiedźmini są bezpłodni przecież. No właśnie. Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. No właśnie. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. No co wy ludzie tak do tych wiedźminów taką urazę macie? Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojad flaki wyprył, jebace. No, o, jest ten... Zbój na zbój, grasanty, kurwie... Wiedźmin jak malowany, kłeścio. Polazłam po chrust do lasu. To idziemy znaleźć tego pana wiedźmiaka. Wracając do tego Regisa. Przyjął całą kompanię. I... dał takie... Na początku oczywiście myśleli, że to wódka jakaś taka przednia czy coś. Ale okazało się, że to jest... ten, nalewka z tej, z czego to było jeszcze raz? Z... Uwaga, zaraz wam powiem. Z tego co kupiłem, tylko teraz nie wiem gdzie to jest, tak? No, fajnie. Halo, alkohol gdzie jest? Przyda mi się osobna zakładka. W każdym razie z tej mandragory bodajże to była nalewka. On to tam wytwarzał, ktoś tu jest. A gul, tam. Nalewkę z mandragory, ich tam poczęstował i na początku nie wiedzieli co to jest. Jak się dowiedzieli, to potem protestowali, że za drogie to jest dla nich, no i w ogóle. Dobra. O, tutaj są ślady. No proszę. Więc taka jest krótka tam historia tej nalewki. I w ogóle mandragora podobno była używana przez te czarodziejki. Tam widzę tego wiedźmina, więc do niego na razie nie będę wchodził. Przez czarodziejki do odmładzania się jakoś magią i w ogóle. Dobra, wiedźmin. Dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać. Nie ogarnięty ten gul, bo zamiast na ciebie rzucił się na mnie. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. No można mnie poznać po tym, że mam na przykład kocie oczy. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, no, skąd też, masz medalion. Kupiłem od wędrownego handlarza. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Czy miał opcję wyboru? Otwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Kurde, pies mi się tam czy, sorry. Może go zagłuszę. Nie no, jest tylko jeden wiedźmin. Geralt z Rivii. Tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak. Ja wszystko wyjaśnię. Oszust. Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. No. Aha, bo ja mam jeszcze jeden wór.
Staruję... Nie, no zaprowadźcie go do starszego wioski. Jakby coś takiego wyrządził taką szkodę, no to nie. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Ojojoj! Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz a czemu medalion to sobie zabierz? Wiesz, ten, to tego, do szkoły zabierzesz. Nie? No Wesemir by się ucieszył, moim zdaniem. Dobra. W planach mam jeszcze zrobić potworzaste, mamy dzisiaj zadania, bo potwór z bagien i potwór z lasu. Takie mam dwa. Najpierw się zajmiemy tym potworem z lasu. Ale płotka nie uciekaj. Jadziemy. A nie, jeszcze mieliśmy do Dolores wlecieć. Dobra, czekajcie, bo ona gdzieś tutaj była, nie? W Zalipiu. No, patrzcie, ja bym zaś olał, nie? Tą Dolores. Tego zadania w końcu nie wykonam. Tu. Jadziemy, o, surfing znowu. Bardzo dobrze. To zaraz się kopsniemy. Ała! A nie, nie nawet nie dostałem jakichś obrażeń. Się w ogóle zastanawiam, jaki tam biały pasek jest nad tym moim paskiem życia. Co to on oznacza, to ja nie wiem, ale... Może to jest level. Wróciłeś. Co z moim domem? Bezpiecznie, tam był tylko Leto z Gulety. Jest mój kolega. Bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie. Może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Bo ja mam tę skrzynkę znaleźć, nie? A jej nie znalazłem. A właśnie, takie sprostowanie. Leto nie jest ze szkoły niedźwiedzia, jak mówiłem. Chcę zaś odpalę to zdanie. Nie jest ze szkoły niedźwiedzia, jak mówiłem. Wyglądał mi na takiego, taki fucker i w ogóle. Ale nie zwróciłem uwagi na medalion. A medalion mówi, że jest ze szkoły żmi. Że takie sprostowanie. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle pamięta, kim jest Leto, nie? Dobra. To lecimy do drzewa wisielców. Których los Baron podzielił, niestety. Znaczy... Sam się powiesił, ale... Ale to nigdy nie jest fajna śmierć. W ogóle śmierć nie jest fajna, no daj sam. Tak właściwie. Co to, Nilfgaardczyki? Nie, to bandyty. Halo. Płotka. Ruszaj. Dialogem tam. Dobra, Geralt, trafię jeszcze, fajnie mówię. No co ty, pniaka chcesz atakować, chłopie? A tam jest ich jeszcze więcej. No, dobra, nie, wkurzyłem się, zsiadam z tego konia. Pierdziele takie. Po prostu tak się nimi zajmę, no bo co jeszcze tam jest? A, tu zjadę. Czekajcie, jak mnie tu postrzelił? Druga z tych. Jak się wziął, wywalił z tego konia. Dobra, ale tam jeszcze jeden. Jeszcze jeden dycha. Dobra. I tutaj ich koledzy są jeszcze, widzę. Au! Jeden miał topór, tego nie przewidziałem. Co jest? Taki się odważny, patrz, że potrafię strzały odbijać. A ty, kurde, już nie. Dobra, przywódca dezerterów to się tam... No nie, no idź mi z tym toporem. Frajerze. Aaaa. Jakie igni? Miał być ten, miał być akcji przecież. Bogowie to już ci nie pomogą, pacjent. Dobra.
Nie, bo doszedłem do wniosku, że tak naprawdę właściwie mieczy nie będę zbierał, bo mam ich za dużo w ekwipunku potem i tylko zajmują miejsca, tanie są dosyć. Naceluj Geralt na tę kratę cholerną, nie na kupca, tylko na kratę. Tak, dlaczego nienawidzę otwierania tych drzwi, bo poszukajcie tak ciężko. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez pontan. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. No to fajnie, że zrobisz dla mnie wyjątek. I mi tam opniesz parę rzeczy. Dobra, już do piechtaka przebiegnę. Na nóżkach tam pójdę, bo... No nie wiem, gdzie płotkę zaparkowałem, a to już niedaleko. No. Geralt biegnie. Ludzie z drogi. A? Czego chcesz? Ja w sprawie zlecenia. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem! A nie bezpośredni jesteś. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gościńcze. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. To co, nikt go nie widział i wiecie, że to jest kudłaty, tak? No bardzo mądry. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery mi więcej nie wyda. No takiej opcji nawet nie. Ale mogę od siebie dołożyć Glade, z którym przejedziesz przez pontan. To jak, stoi? A, jeszcze jak Glade, nie, to uczciwa spoko. Uczciwa oferta. Zobaczę, co da się dobra zrobić. Dobra, jak dorzuca Glade, a kwatery mi więcej nie wyda, no to... Płotka, dlaczego ty się rozpisz za mną, nie przede mną? Powinnaś być o krok przede mną. W mordę jeża, no... Płotka! No co za głęboko, dwa te centymetry za głęboko masz tam. Ten tego. Dokładnie. Jaka ta płotka dzisiaj jest... Ej, słuchajcie, nie. Płotka... Idź w cholerę. A to jest za głęboko. Faktycznie dla niej jest za głęboko. Dobra, nie, słuchajcie, ja się nie będę tam z płotką. Po prostu ją sobie... Patrzcie, uczyniłem magię, teleportację po prostu. Teraz wolę. Płotka. Czemu ten skok u ciebie tak późno wychodzi? O, co to jest? Tak, jak już mówiłem, jaskinie będę ten, jakieś tam ciekawsze brał sobie. Nie, to jest drabina, więc tu chyba mogę spać. Oczywiście, mogę spać i sobie nogi połamać. Gdyby nie ta medytacja, to by ze mną cienko było. Coś się obudziło. Jakieś zlecenie mam. Dobra, to... Nie, bo ja chyba nie wyjdę stąd. Też nie, była drabina, ale dobra. Jak coś, to będę stąd spierniczał, krzycząc jak mała dziewczynka. Patrzymy, co... Ojojoj! Wygląda na świeżą, ale tu juchy jest. Dobra. Ciśniem dalej. Może to aż takie ciężkie zadanie nie jest. Czekajcie, na co to jest? Jak to było? Zaginiony brat, tak? Wiedźmiński. 33 poziom. O matko. O matko matuchno. Dobra. Szpadel. Skrzynka jakaś. Jaśniejąca ruda była w niej. Okej. Okay. Tu. Bo patrz Deadly Pool na minimapę. I będzie dobrze. Ja stąd przyszedłem, moment. Jak ja stąd przyszedłem, to w takim razie, tutaj, w tę stronę. W tę stronę Geralt. O. Coś tu słyszę. Tylko nie wiem co. O, jeszcze jedna ofiara. No jeszcze jedna, to jest wiele tych ofiar. Dla z ciemnej sali, dobra. Idę po ciebie, czymkolwiek jesteś.
Tam coś jest, słuchajcie. Pod ścianą chyba. Co tu, co tu? O, dzień dobry pani. Co tu się stało? A teraz możesz stać, okej. Okay. Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Nie żyją. Wiedźminie, pomści ich. Zabij te bestie. No po to tu zasadniczo przyszedłem. Nie płacić, ale brat Mikela. Tego, co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. Okej. Ale wie pani co, to nie jest na mój poziom misja, więc ja póki co podziękuję i po... O nie. A Boże, to była tylko animacja, że się most opuszcza. Myślałem, że już mnie coś będzie biło. Wie pani co, ja sobie stąd pójdę i idę potwory z lasu tłuc, a na razie tam jakimiś strzygami podziemnymi się nie będę przejmował, bo mam za mały poziom troszkę. Tak, tak, trochę. Dobrze. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. O kurde, to są dzieci w tej chatce. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Po upieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. O kurde, nie, to masz jedzenie, tutaj mało. Po upieczonej wiewiórki i jagody przez cały tydzień. To dla nas? Znaczy na cały dzień wystarczyło. Dziękuję. Proszę, to dla was. Za waszą dobroć. Co, hajs dostałem może? Czy nie? Dostałem 10 doświadczenia. A, i lalkę. No w sumie nic innego się nie spodziewałem. Świerszcze? Gryź jeszcze połowę. Skurze bestii. Czyli tak, dzieciaki się chciały pozbyć książki, znalazły Wiedźmina i mu dały, tak? O. Taki ból, tylko że alfy jest raczej, dobra. Wow! Dziadu, jeden, cholerny! Nie ma takiego rzucania się na mnie, jak tu zbagowany w Polsce. Patrzcie, jakie to kolce! Widzicie to? I kolce miał cholerny jeden. No. Tutaj gdzieś padłem. I mam użyć znowu wiedźmińskich zmysłów. Wszystko zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. To mi bardziej tam przypomina. Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały tu trupojady. Ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. No coś mi się wydaje, że to jakiś człowiek to ukradł, ale coś, jakiś potwór ich zabił. Dobra, co my tu mamy jeszcze? No mam tak rozumiem każdego przeszukać, tak? Rany jak od pazurów, a tu strzała, ułamana tuż przy ciele. Słucham? Strzała? No przecież potwory nie strzelają z łuków. Okej. Okay. No ty mi coś gościu powiesz? Ślady pazurów, tępych zębów, nie, tylko żerowały tu trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Tutaj gdzieś jest, ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Moim zdaniem to są bandyci. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. Którzy są jakoś tak na tyle inteligentni, że się w jakieś skóry ubierają, żeby straszyć ludzi, że są niby potworami, żeby się nie zbliżali. Ale nie jestem w 100% pewien. Możliwe, że to jakieś, nie wiem... Warto się tu rozejrzeć. A nie, to są... Utopce moi ulubieni. O, kurde! Ja się też cieszę, że was widzę, chłopaki, ale... Zastujcie trochę, nie? Dajcie spokój. Mam strzał. Jezus, dobra. Gdzie zgubiłem ślady? Dobra, zażyję tą jaskółeczkę. Dobra. Tutaj ślady sobie były. O, o!
Czyżby te trupojady ich ten orąbały? One powinny przy wodzie bardziej te ślady się już kończyć po prostu. Jeszcze kroka będziesz miał dodatkową dziurę we łbie dłan! Czego tu szukasz? Mów! Teraz spokojniej może co? Porozmawiać z twoim przywódcą może? Muszę porozmawiać z twoim przywódcą w ważnej sprawie. Nie ufam ci. Domyśliłem się, kiedy zacząłeś mierzyć do mnie z łuku. Ciągle trzymasz mnie na celu. Nie zrobię nic głupiego, możesz być pewien. Pewien będę dopiero, jak oddasz mi broń. No dalej, miecze. Zdejmij je, to zaprowadzę cię do Vernosiel. No dobra, mam w sumie jeszcze jakieś znaki i kartacze. To mogę kogoś zatłuc i potem mu broń zabrać. Witam kapitankę, pani kapitan. Vatgarn? Ciekawe. Nie mamy tu problemów z potworami. Wy nie, ale Redańczycy są przekonani, że w lesie zalęgła się jakaś bestia. Wynajęli mnie, żebym ją zabił. No, mylili się. Nie pierwszy raz. Rozumiem, że wy jesteście. Nie ma żadnej bestii, nic tu po tobie. To nie są żarty. Zginęli ludzie. Zginęli żołnierze. Żołnierze Radowida, który prześladuje Ensid od Wielkiego Morza po Góry Sinę. Którzy brali udział w pogromach, torturowali naszych braci, gwałcili nasze siostry. Nie zapłaczę nad nimi. No tak trochę jesteście sobie winni. Musimy jeść tak jak wy, więc masz dwie opcje. Odejść stąd, zapomnieć co tu widziałeś, albo umrzeć. Jest jeszcze trzecia opcja, że wam naklepię. O Jezu. Mam uczulenie na elfy, słuchajcie. Odkryłem Boże to właśnie. Nie to wasze przekonanie o moralnej wyższości. Jesteście zwykłymi bandytami. Doprawdy? W takim razie potraktujemy cię jak zwykli bandyci. Divede Vatgarn! Takaś jest o tym przekonana. Ja ci zaraz dom. Ała. Dobra, moment. Mam kartacza. Rozprawimy się z nim jak ze zwykłymi bandytami po prostu. Kartacze! Z łuku będziesz do mnie nawalać? Chodź, ja ci zaraz pokażę, kto tu rządzi. No właśnie. Na pewno nie ty. Niewiorczy łagan. I tan z... No. Ale halo, gdzie są moje rzeczy? Zostałem już? Aha, nie, odzyskaj broń. Coś biorę tutaj. O, tutaj jest coś, okej. Ale ja chcę moje potężne mieczaki. To chyba jest ta kusza, tak mi się wydaje, tak? Tak, to jest moja kusza. Mam jakiś silniejszy itek, czy nie mam nic? Nie mam nic, dobra. To co, to płotka, przywołuje cię magicznie gwizdnięciem i lecimy. Powiem wam, że polubiłem tego kartacza. To jest cholernie potężna petarda. Co jest? No powiem wam, że płotka dzisiaj coś jej jest z główką nie tak. No koń psychopata, sam się topi. Ja jej nie rozumiem. Ale jak wy rozumiecie, to proszę mi to wytłumaczyć. Jedź, płotka. Jadziem na spotkanie z kapitanem. Może nie Ameryką, ale redańskim kapitanem. Co to jest? Nekery. Jest wśród was jakiś neker wojownik? Bo bym chętnie zgarnął czerwoną uwagę, nie czarną. Dobra, nie, bo to za długo zajmie, słuchajcie, znowu to walę. Dobra, nie, olewam te nekery, bo mnie wkurzają. Jakie to szybkie, jak za mną biega. Kurde. Olewam te nekery. Pomiędzy odcinkami gdzieś tam znajdę może jakiegoś
Neckera, wojownika, który będzie miał czerwony mutagen akurat, bo z nich chyba wielkie, te duże wypadają czerwone mutageny. Tak sobie myślałem, pół godziny nagrania. Zrobię jeszcze jedną misję i zakończę odcinek. No dzisiaj jest ten odcinek taki z poboczniakami, żeby sobie poekspić. Hajsu pozbierać czy coś. Szukasz kłopotu? Sama się znajdą. No, wreszcie jesteś. Dorwałeś tego potwora? No, elfy? Dorwałem, jak najbardziej. Na konwoje napadały elfy z komanda Skojatel. Masz, to i wiewiórcze kity. Wiewiórki. Skojatel, powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego. Że nie ludzie zmądrzały. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoją. No, kapitanie, to nie jest dobry plan, żeby ich wieszać. Z pewnością. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto. A, żeś mi dał, kurde, 30 za takie... O ty dziadu, 30 tylko golda mi dał. Ale Glade, no dobra, no. Wybaczam ci. Wspaniałą myśl. Dobra, zadania. I mamy jeszcze w planach, ja mam przynajmniej, ochotnik. Zaciekawi mnie ten tytuł. Dobra. To olejemy potwory. Będziemy sprawdzić, o co chodzi z tym ochotnikiem. A że wiem, że za tym mostem na bank, bo ja to po prostu czuję, że za tym mostem to na bank będzie jakiś znacznik, o i jest, to będzie łatwiej się tam teleportować, gdziekolwiek to jest oczywiście. O kurde, port w Oxenfurcie. W Oxenfurcie to jest. No okej, okay. Znaczy niedaleko Oxenfurtu. No to kopsniemy się tam. Sprawdzić, co to za ochotnik jakiś tam. Rozochocony. Już się przeprawię, tak? Kurde, wpław tam. Jakiś utopiec tam pływa, ale... Kichać go, ja tam... Nawet troszkę więcej tych utopców w wozie jest. Żeby mnie wyminąć jakoś w miarę. I dopłyniemy do... zaznaczonego obszaru. I co my tu mamy? O Boże, to jest ten troll, co ja tam kiedyś słyszałem o tym. Okej, okay. Ja o nim czytałem, że on tam tak, to jest taki śpiewający troll, ale nie wiedziałem, że z niej jest misja. Nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. Kradnął, no nie będę kradnął, no. No, przecie tu stoję. Co, ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz. Bronić łodzie! Radowid V, Radowid V. No dobra, no można tak rozumieć, no. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki... płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. To jakiś sens w tym jest, że... jak przerobisz łodzie na płot, to się same będą bronić. No dobra. No. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. Aha, czyli a ja chyba ukradli. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Oho.
Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. No, no, rozumiem. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. To ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. Słyszałem. To nie był wyśmienity koncert. Nie, już słyszałem. Nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. No, logika jakaś w tym jest. Nie no, nie jest niebezpieczny. Ta odpowiedź kompletnie nie pasuje. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. Jak troll się do armii zaciąga, to już jest źle, ale... Nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i lud przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. No dokładnie, chłopi muszą zostać na posterunku. Chłopy. Nie no, to są poważne rzeczy. Nie no, fajny troll. Ja ogólnie lubię troll, jak nie wiem, wezmę tę farbę. Dobry ludź. Armia Redańska ci tego nie zapomni. Jak to na wojence ładnie, kiedy komuś na odpadnie. O matko. Ale nie powiem wam, że te przyśpiewki tego drona są coraz lepsze. Dobra. Rozumiem, że mam jakiegoś chłopca w Oxenfurcie znaleźć, co ma ten. O, jest łódź. Fajnie, dobra. Jest łódź. No kurde, Geralt, ogarnij się, szlak w miasto z tą oby dzisiaj trafił. Najpierw płotka, potem ty. No nie, no co jeszcze? Śpiewający troll już był. Dobra, to ja myślę, że... Nie no, zrobimy tę misję tego ochotnika i myślę, że skończę odcinek na dzisiaj. I będzie fajnie, ciekawie i w ogóle. Siupagi. A te utopce są wszędzie, kurde. Nawet przy mieście pływają. Nie! To nie, popisałem sobie łódkę. Mogę cofać? No nie wiem. Dobra. Przetransportowałem się do Oxenfurtu. Powiem, że lecie ciekawy quest, no. Tak, czegoś takiego się nie spodziewałem za bardzo, że go akurat... Bo wiedziałem, że jest śpiewający troll. To gdzieś tam mi kumpel mówi, że jest taki troll, co śpiewa. A nie wiedziałem, że z nim jest quest. Związany. Ale skąd ja go mam? Chyba jest za późno, nie? Tak, jest za późno już na kupców. Ale halo, ja nie chciałem do tej medytować. A może już będzie, co? Redańczyk. O, to jest kupiec, okej. Okay. Zmaterializował się. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. No okej, okay, no jak będziemy mieć jutro, to bardzo fajnie. Obejrzę, może coś wybiorę. O, jest farba, dobra. Kupujemy farbiocha. Bywaj. I lecimy do trolla. Będzie, słuchajcie, akurat tak 45 minut około odcinka. Jak dla mnie jest to bardzo dobrze. Do mnie, ludziska, do mnie! Poza odcinkami trochę pobiegam chyba. Tego potwora z bagiem to oczywiście zostawię, może być to fajny quest. Ale już w następnym odcinku polecimy do Nowigradu. Jest coś tam... Kurde, Geralt jest po prostu bogiem wiatru, czy jakoś, nie wiem. Geralt! Patrzcie, on po prostu potrafi... Wiatr wieje tam, gdzie Geralt chce. No ludzie, no to jest niesamowite. Patrzcie. Kurde. To są niesamowite manewry Geralta z tą łódką.
A wypłynę jeszcze. Szybka podróż. No i to nie jest na razie potrzebne. Dostarcz trollowi farby. Okej, okay, dostarczam trollowi farby. Halo, łódko! Halo! Ja nie chcę na wstecznym jechać, halo, dobra, moment. Jak ta łódka działa? Ja klikam, żeby do przodu płynąć, a ona ten... No nie słucha się, no chyba, że jest faktycznie jednak moc wiatru Geralta została zwrócona przeciwko niemu. Dobra, kurde. Gdzieś tam będę... Pływać potrafię. Utopcze! Nie będziesz mi tu łaził po lądzie. Wracaj tam do wody, dziadu. O kurde. Jakiś koksu się trafił. No koksu bez głowy. Patrz, jaki kurde ten. Jakieś dziwne takie łuski miał ten, znaczy takie ten... Jakby rękawy, coś, no dziwne ogólnie ten utopiec, no ale okej. Także oddajemy farbę trollowi. O, mój rzeko, padnie. No wspaniale. Szeregowy łupek, o Jezu. Już się nawet nazwał fajnie, dobra. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. A się ucieszy. A co się stało, łupeczku? O co chodzi? Co, łupek? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. No właśnie. Ptaka niech namaluje. O matuch, no. Redańskiego jej. Chcesz, że paski chcesz ten jakieś tam... Zobaczmy jak ten troll to namaluje. Nie wiem czy jest taka opcja w ogóle. Zobaczmy jak on to namaluje. Ty lepiej namalujesz. W końcu jesteś żołnierzem Radowida. No właśnie. Ja spróbuję. Ludź a patrz, niech nie ucieka i patrzy. Jestem ciekaw, co on za kreację z tym, co on za karację zrobił. Niedobry ptak, brzydki. Nie, wyszło całkiem nieźle. Poskubany. Ludź grzeczny, ale ptak brzydki. Poskubany. Ja widzę. Chłopie. Król może głupi. Ale nie ślepy. Chłopie, ja bym lepiej tego nie malował nawet w realnym świecie. Nie taki jak inne. Dziękuję. Proszę, proszę upeć. Mamona przysięga. Król Radowi. Wzywa cię. Dobrze. To... to wraz z szeregowym łupkiem żegnamy się bardzo serdecznie. Ja byłem, będę i jestem Deadly Pool. A to był Wiedźmin 3, Dziki Gon, Chaos.